z prawdziwą radością chcę Państwu przedstawić gościa nowego ekranu. To Bogdan Goczyński, okrzyknięty przez blogerów i internautów więźniem sumienia. Na wolności w nowym ekranie. Panie Bogdanie, witam serdecznie. I gratuluję hartu ducha. Dzień dobry. Dziękuję wszystkim internautom, zespołowi nowego ekranu i całej społeczności internetowej za wsparcie. To nie było wsparcie tylko dla mnie, ale mam nadzieję, że za tym pójdą następne działania w kierunku zdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, żeby nie było takich historii jak ze mną, bo moja historia nie była jedyna. Panie Bogdanie, bo mam przed sobą wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wydany przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Myślę, że nie będziemy ukrywać, przewodniczącym składu sędziowskiego była prezes Sądu Rejonowego Teresa Żyłka, podpisała się pod tym wyrokiem. Tak. I to jest wyrok, który panu odwieszczono i to jest właściwie ten powód, dla którego trafił pan do więzienia. To nie był sprawiedliwy wyrok. No, wystarczy przeczytać w tym wyroku zarzuty i widać, że ten akt oskarżenia nie trzyma się kupy, bo jest tam napisane, że biłem moją teściową po piersiach, ale może wróćmy do... Nie, to do końca, panie Bogdanie, mówmy, bo to jest właśnie ciekawe, to warto o tym mówić. Był pan po piersiach, ale doprowadził pan do zsinienia i otarcia na skórka kolana prawego. I potłuczenia stawów skokowych, więc to po prostu nie ma sensu. Ale warto zauważyć, w związku z czym ten wyrok powstał, bo zrobiono mi sprawę za to, że niby pobiłem teściową przy próbie zabrania dzieci do domu. Dzieci były u teściowej, która nie miała najmniejszych praw do dzieci. Matki i dzieci nie było wtedy. Ja po tym zajściu, po tej nieudanej próbie zabrania dzieci do domu, czekałem ponad półtorej godziny i ta pani, czyli matka dzieci, pani Gaworek Goczyńska, tam się nie pojawiła, czyli ewidentnie nie było jej w pobliżu i z mojego rozeznania była w tej chwili, w tym czasie w Warszawie. Najprawdopodobniej. Wszystko w tej sprawie było nieczyste, bo matka dzieci współpracowała z sądem w Tarnowskich Górach, nawet bardzo ściśle była tam mediatorem. Ona mediatorem została znacznie później. Wtedy jeszcze mediatorem nie była, natomiast sposób, w jaki były te wszystkie procesy przygotowywane, jak sprawy były prowadzone, świadczy o tym, że ta pani miała bliski kontakt. Dla mnie jest to zaskakujące, że ja szary, przeciętny człowiek stałem się nagle celem ataku. Ja do tej pory tego nie rozumiem. Tych spraw sądowych było multum i te akty oskarżenia nie trzymały się, nie miały zupełnie sensu. Żadnej spójności w tym nie było i widać było, że były to fałszywe oskarżenia, a jednak było to wszystko forsowane w sądach i dostawałem wyroki. To daje dużo do myślenia. Ja później zauważyłem, że nie byłem wyjątkiem, że takich spraw było więcej. Zauważyłem, jak działa wymiar sprawiedliwości, że pewnych ludzi stawia się na celowniku i później tworzy się sprawy sądowe, później są apelacje, powrót do pierwszej instancji, do ponownego rozpatrzenia. To nie są przypadki. Nawet jeśli ostatecznie jest wyrok uniewinniający, co bardzo rzadko się zdarza, to ofiara ataku już jest tak wykończona tym nękaniem, nazwę to dosłownie, jest zaszczuta, że nie ma już siły dalej walczyć. Tak było ze mną już w tym roku. Ja już byłem piekielnie zmęczony i nie ukrywam tego, ale mamy jeszcze inny przypadek. Ja próbowałem skoordynować swoje działania w zeszłym roku z Andrzejem Leperem, który był skłonny współpracować w kierunku skargi konstytucyjnej, ale co się z panem Leperem w tym roku stało, prawda? Rzekomo powiesił się. Człowiek, który był pełen życia, miał plany na przyszłość. W zeszłym roku, jak rozmawialiśmy, była mowa o kampanii wyborczej już wtedy, o tym, że trzeba koniecznie wejść do Sejmu. Ten człowiek raczej nie wyglądał na samobójcę. Nawet jeśli popełnił samobójstwo,
to najprawdopodobniej był to efekt właśnie zaszczucia procesami sądowymi. Są to typowe działania tej sitwy, nawet nie tylko wymiaru sprawiedliwości, bo to sędziowie są narzędziem bardzo sprawnym, ale jednak narzędziem w rękach znacznie szerszej sitwy, która rządzi tym krajem. I to widać wyraźnie. Podobno sprawiedliwość ma być ślepa, ale nie jest. Przynajmniej nie w Polsce. Nie, sprawiedliwość, trudno powiedzieć, że... To parafraza filmowego powiedzenia, że podobno sprawiedliwość jest ślepa, u nas suka ma oczy. Tak mówił jeden z aktorów w filmie, którego tytułu nie przytoczę Państwu, bo go po prostu nie pamiętam. Bo dlaczego nawiązuję do tej ślepoty sprawiedliwości? W tej sprawie, gdzie, drodzy Państwo, były zeznania przeciwko zeznaniom, były zeznania pana Bogdana przeciwko zeznaniom osoby rzekomo pobitej, sąd mógł się posłużyć dowodem bardzo twardym, dowodem w postaci badań na wariografię. I te badania pan wykonał. Ja wykonałem to badanie po wyroku skazującym. Wcześniej próbowałem to badanie wykonać. Zwracałem się do różnych biegłych i wszyscy mi odmawiali. Dlaczego? Mówili, że musi być zlecenie sądu. A sąd nie zlecał? Sąd nie zlecał, oczywiście. Była taka próba w Pruszkowie, że sędzia była skłonna nawet po długich wahaniach była skłonna dać takie zlecenie i zadała pytanie obu stronom, czy zgadzają się na badanie wariograficzne, gdyż jest to formalny wymóg. Ja zgodziłem się, ale pod warunkiem, że strona przeciwna też się zgodzi. Ja byłem wtedy ostrożny, ja widziałem, co biegli sądowi potrafią robić i po tym, jak kilku psychiatrów usiłowało ze mnie zrobić człowieka chorego psychicznie i ostatecznie trafiłem wtedy na obserwację do szpitala, która potwierdziła, bo już nie mieli wyjścia, że jestem absolutnie zdrowy. Także nie miałem zaufania do biegłych i byłem bardzo ostrożny, dlatego warunkowo wyraziłem zgodę. Strona przeciwna wprost odmówiła i prokuratura też oponowała przeciwko badaniu wariograficznemu. I sprawa upadła, ale ja myślałem, że to wystarczy, że strona skarżąca odmówiła badania wariograficznego. Ja się warunkowo zgadzałem na to. Myślałem, że to starczy. W dodatku pokazywałem niespójność aktu oskarżenia, sprzeczności. No badanie, tu przerwę panu na chwilę, badanie mówi wprost, że wersja przedstawiona przez naszego gościa jest prawdziwą wersją wydarzeń, czyli że pobicia nie było. Nie było pobicia. To badanie wariograficzne dotyczy dwóch spraw, bo to dotyczy sprawy w Pruszkowie o rzekome pobicie mojej żony i tak samo dotyczy sprawy w Tarnowskich Górach. Ze względów praktycznych i też ekonomicznych, te wszystkie pytania zostały ujęte w jednym badaniu. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że to badanie już było dostępne dla sądu drugiej instancji w kwestii tego rzekomego pobicia. Bo pan się odwołał od wyroku. Tak, oczywiście, odwołałem się i to było odrzucone. Chyba była krótka wzmianka, że dowód z wariografu jest niedopuszczalny, co jest niezgodne z prawdą, ale przede wszystkim, już pomijając kwestię paragrafów, artykułów i kodeksu postępowania karnego i tak dalej, to jeszcze jest zdrowy rozsądek. Widocznie zdrowy rozsądek w polskich sądach tak samo jest niedopuszczalny. Ale ciekawe, że ja później napisałem do ministra sprawiedliwości, przesłałem tą apelację, którą pisałem do sądu w Gliwicach i minister sprawiedliwości wówczas był jednocześnie prokuratorem generalnym, mógł skierować taki wniosek do Sądu Najwyższego o kasację. Odmówiono mi
I taki sam był skutek mojej prośby o skierowanie sprawy do kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich. I oni wszyscy mieli te dowody. Bardzo Czyli obszerne. Po prostu został pan przez państwo polskie i wszystkie jego reprezentacje, czyli urzędy, które powinny de facto występować w imieniu sprawiedliwości bądź w pańskim imieniu, został pan spisany na straty. Tak, ale jest to zaskakujące. Co ja sobą reprezentuję, że ci ludzie tak mnie nienawidzą? Ja przecież starałem się wychowywać własne dzieci, dbałem o rodzinę, dbałem o tą żonę, która się i jej córkę z pierwszego małżeństwa, które okazały się niegodne tych moich wysiłków. Dzieci od 6 lat praktycznie nie widzę. Z jedną z córek miałem okazję porozmawiać przez 15 minut, przez 6 lat w kontrolowanych warunkach. Wydaje się jakieś dziwne postanowienia o kontaktach w miejscu odległym o 250 km, w miejscu zamieszkania dzieci bez obecności matki. To bardzo dziwne postanowienie, bo to wychodzi na to, że miałbym z dziećmi po ulicy chodzić. Ja nawet jeździłem. Oczywiście to takie spotkanie miało być za opłatą, 180 zł za jedno spotkanie. Tak, to się nazywało opłatą za obecność kuratora. Ale to nie był przypadek. Sędziowie dokładnie wiedzą, co robią. Tam nie ma mowy o pomyłkach. Oczywiście ja tam jeździłem, drzwi były zawsze zamknięte, dzieci nigdy nie było. Ja prosiłem o przyjazd policji, żeby była notatka, później był kurator, później wsiadałem w samochód i jechałem z powrotem do domu. Było kilka takich przyjazdów. Później wydano postanowienie o spotkaniach w ośrodku dla narkomanów i alkoholików. Ja nie wiedziałem, że znałem tylko nazwę tego ośrodka. Tak, nie wiedziałem. Później się dowiedziałem, co to jest za ośrodek. Na to się zgodziłem, nie wiedząc, o co tam chodzi, bo ten ośrodek zdaje się nazywał się Totu w Tarnowskich Górach. I byłem skłonny tam też się udać, tylko chciałem pojechać tam ze znajomym, żeby mieć świadka, żeby nie było żadnej prowokacji. No to wtedy odmówiono. To później miałem się spotykać w piekarach śląskich, w ośrodku Komitetu Ochrony Praw Dziecka. I co się okazało, że ta pani przyjeżdżała na spotkania z dziećmi kilkakrotnie, tylko że ona przyjeżdżała w wakacje, wtedy, gdy ten ośrodek był zamknięty. I ja dzwoniłem do ośrodka i się pytałem, czy można przyjechać. Powiedziano mi, wakacje zamknięte, nie ma takiej możliwości. Jak tylko wakacje się skończyły, był w pierwszy weekend września, pojechałem. Oczywiście tej pani nie było, ale później na następne widzenie pojechałem bez zapowiedzi. No i wtedy ta pani była. Pomyślała, że skoro nie zapowiedziałem się, to mnie nie będzie. Panie Bogdanie. I co było? Ja miałem mieć spotkania bez obecności matki przez 2 godziny. Ta pani weszła do świetlicy Komitetu Ochrony Praw Dziecka i nawet nie sama, tylko ze swoim tak zwanym ochroniarzem, który się okazał później typowym zabijaką, który forsuje swoje przekonania pięścią. To był niejaki pan Marek Kleta. Jeszcze policję na mnie wezwali, gdy poprosiłem ich o wyjście z sali. No, dzięki temu, że policja przyjechała, to miałem możliwość porozmawiania z jedną z córek przez 15 minut. Córki były trzymane między tymi dwiema osobami, moją ówczesną jeszcze żoną i panem Markiem Kletą. Pomiędzy nimi, oni za stołem, tak żeby nie mogły wyjść na wszelki wypadek, i one mówiły, że się bardzo boją taty, bo były tak poinstruowane. No i po tym ten ośrodek odmówił spotkań, argumentując, że nie mogą zapewnić bezpieczeństwa. I nie tylko moim dzieciom, ale tam było sporo innych dzieci i to było niedopuszczalne, żeby osoby postronne tam wchodziły. Panie Bogdanie, zostawmy to, proszę powiedzieć, ile pan czasu spędził w więzieniu? To było 3 miesiące i parę dni, 3 miesiące za dużo. Nie był to komfortowy pobyt, jak można sobie wyobrazić. Próbowano panu tam zaszkodzić. Pisałem o tym, wiem, jak to się odbywało.
Były tam sugestie, że jestem pedofilem, współwięźniowie są bardzo wyczuleni na takie rzeczy i to nie tylko w Polsce. Ja pamiętam te rzeczy z Australii, miałem trochę kontaktu ze środowiskiem więziennym akurat od strony strażników bardziej niż więźniów, ale więźniowie pedofile są tępieni i no były takie sugestie i w Bemowie, gdzie wcześniej byłem ponad miesiąc, a później w Tarnowskich Górach, że jestem pedofilem i miałem z tego powodu kłopoty. Przede wszystkim olbrzymia presja psychiczna, wyzwiska, czepianie się, każdy mój ruch, za wcześnie wstałem, na przykład kogoś tam obudziłem, czy trzasnąłem, czy może nie tyle trzasnąłem, co zamknąłem głośniej drzwi łazienki, która tam jest nazywana kącikiem sanitarnym i tak dalej, i tak dalej. To było całymi dniami, to było niesamowicie męczące. Poza tym ja się czułem tam obco, tam była cela siedmioosobowa i wszyscy praktycznie byli nastawieni przeciwko mnie. Poza tym w każdej celi, szczególnie w większych celach, z reguły jest ktoś, kto współpracuje z personelem więziennym i akurat... Kapuś, krótko mówiąc. Tak, i Tarnowskie Góry nie były wyjątkiem. Zresztą tam jeden z panów, ja powiem wprost, chwalił się, że czytał korespondencję dyrektora więzienia, że był w takiej komitywie. Tego typu rzeczy się dzieją. Ja mówię to wprost do kamery w tej chwili. Wcześniej, jak byłem za murami, to nie mogłem sobie na to pozwolić. Panie Bogdanie, będę pana namawiał, żeby na łamach nowego ekranu, prowadząc bloga, pomógł nam stworzyć przewodnik dla wszystkich, których może spotkać to, co spotkało pana. Jak przeżyć w polskim więzieniu w XXI wieku? Ja sądzę, że jest trochę osób o większym doświadczeniu, większym stażu niż ja, natomiast chętnie podzielę się. No pana sprawa jest szczególna, bo pan tutaj, nikt nie ma wątpliwości poza sądem, że trafił pan tam zupełnie bez winy. Tak, ale to był efekt prowokacji. Ten kurator, który był, który bezpośrednio spowodował moje uwięzienie, to był, zdaje się, jego wniosek, dokładnie wiedział, co robi. Wiedział, że sprawa jest ustawiona, bo on miał tą pełną informację. Wiedział, że było badanie wariograficzne. I ten człowiek był bardzo nachalny, bo ja wiem od sąsiadów, że on tam przychodził, wypytywał się o mnie, kto u mnie bywa, czym ja się zajmuję, jaki tryb życia prowadzę. Był bardzo natarczywy w stosunku do tych sąsiadów też, wypytywał się ich o sprawy w sumie osobiste, kim oni są, o tytuł własności do domu, jakieś takie historie. Wiem, że był pogoniony w końcu, odmówiono jakiejkolwiek rozmowy z tym panem. Także ci ludzie uzurpują sobie prawo do niesamowitej władzy nad nimi. Kim ci ludzie są? Według mnie taki pan kurator, czy ci ludzie, którzy mnie zatrzymali i rzucili mnie na ziemię, oni do pięt mi nie dorastają i moralnie, intelektualnie i oni o tym wiedzą. Oni mają niesamowite kompleksy, a jednocześnie niesamowite poczucie władzy, że oni z każdym mogą zrobić to, co im się żywnie podoba. Myśli I to pan, jest niedopuszczalne. Z tym trzeba skończyć. Myśli pan, że to się da zmienić? Ja mam nadzieję. Ja widzę, że mam poparcie w tej chwili nowego ekranu, to na pewno, i społeczności internetowej. Ja rozmawiałem dzisiaj z panem Oparą, właścicielem nowego ekranu, który zachęcał mnie do publikowania dalej na ten temat. Założycielem. Tu ta nomenklatura jest bardzo istotna. Założycielem. Dobrze. I cieszę się, że te rzeczy są rozumiane.
Szkoda tylko, że taką cenę trzeba było zapłacić, trzeba było się znaleźć za kratami, ale być może ta cena była warta zapłacenia, jeśli to doprowadzi do zmian. I przede wszystkim te zmiany trzeba mieć na uwadze, publiczny nadzór nad wymiarem sprawiedliwości. I to się dzieje w wielu krajach już. Ten pomysł wprowadzenia ławy przysięgłych, czy też autentycznych ławników, bo w tej chwili ławnicy są już w stanie szczątkowym i to są figuranci, to trzeba nazwać po imieniu. Te rzeczy są praktykowane w wielu krajach, na przykład kilka lat temu w Japonii z powrotem wprowadzono ławników. To było pokazywane jako ława przysięgłych w mediach, faktycznie jest to system ławniczy, ale jest to autentyczny system nadzoru publicznego nad wymiarem sprawiedliwości, który uniemożliwia ustawianie spraw, uniemożliwia preparowanie oskarżeń takich jak w moim przypadku. Gdzie w Polsce sprawy karne w tej chwili prowadzone są jednoosobowo i sędzia dostaje polecenie, żeby danego delikwenta zgnoić. Brakuje mi czasem lepszych słów. Ja ciągle jeszcze częściowo po angielsku pracuję i mam problemy z wysławianiem się. I sędziowie z moich obserwacji, nie tylko na podstawie tych moich procesów, ale ja byłem jako obserwator na wielu innych sprawach i widać, że polskie sądy ze zdrowym rozsądkiem mają niewiele wspólnego. Wiele wyroków zapada, jest uzgadnianych odgórnie, a sprawy to jest tylko gra pozorów. Ale ku mojemu zaskoczeniu w więzieniu ja takich osób niewinnie skazanych praktycznie nie spotkałem. Może jeden czy dwa przypadki, gdzie ludzie wyraźnie mówili, że byli wrobieni i przedstawiali argumenty na ten temat. Większość ludzi dokładnie wiedziała, za co siedzi. Także większość wyroków jest autentyczna. Natomiast jest kilka procent takich przypadków jak mój, gdzie atakuje się ludzi, którzy zdaje się są jakimś zagrożeniem dla systemu. Ja nigdy nie postrzegałem siebie jako człowieka, który chce walczyć z systemem. Ja chciałem normalnie żyć, wychowywać dzieci. Dopiero jak stałem się celem ataku, zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. I moje doświadczenia australijskie tu zadziałały. Panie Bogdanie, to w takim razie witam po dobrej stronie mocy. Będziemy razem przyglądać się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i na pewno prowadzić dyskusję na temat tego, w jaki sposób uczynić polskie sądy niezawisłymi, a przede wszystkim sprawiedliwymi. Krótko mówiąc, zrobimy wszystko, żeby zasłonić sprawiedliwości oczy i żeby znowu mogła być ślepa. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na łamach nowego ekranu. Dzięki serdeczne. Dziękuję.